jestem już drugi tydzień, jeszcze pójdę na trzeci, potem tydzień z tatą i jadę na wakacje. Na półkolonii chodzi mój kuzyn, moja siostra jeszcze pójdzie jeden tydzień ze mną, potem już na wakacje, a mój kuzyn tylko na ten tydzień jest. Byliśmy na kręglach w Afrykanarium we Wrocławiu, oglądaliśmy zwykle rano film, potem jeszcze szliśmy do zoo. A na półkolonii poznałeś nowych kolegów, nowe koleżanki? Był tydzień temu jeszcze Wojtek, Marcin, Michał, Julian i się z nimi zaprzyjaźniłem i są jeszcze tutaj drugi tydzień. Byłam pierwszy raz, bo nie pamiętam. Było fajnie, bo dużo mogłem się dowiedzieć. A czego się dowiedziałaś? Co robiliście? Gdzie byliście? Co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobały kręgle i zoo. Były jeszcze alpaki i mogliśmy dotknąć sierści. I mogliśmy cały ten plac zabaw do tej ławki pochodzić z nimi. Tutaj program mamy bardzo bogaty. W tym tygodniu dzieci były, taka chyba największa atrakcja dla dzieci, to była środowa wycieczka do Wrocławia, do Afrykarium. No, ogromne wrażenie na dzieciach zrobiło to miejsce. A poza tym mamy warsztaty artystyczne, warsztaty taneczne, warsztaty teatralne, no i także wycieczki tutaj w mieście. Jak wygląda ten dzień dzieciaków od samego rana? Zaczynamy od projekcji filmowej i od zabaw animacyjnych. Po śniadaniu, teraz jesteśmy w trakcie śniadania, po śniadaniu organizujemy dzieciom czas właśnie taki atrakcyjny. Albo to są wycieczki, albo to są działania animacyjne. Dzisiaj mamy akrobatykę. Ćwiczymy różne, na przykład trzeba podnieść lewą rękę i prawą nogę do góry, a resztę trzeba mieć na podłodze i tak się utrzymać. Pan wymyśla jakiś układ i musimy go zapamiętać, a potem tańczymy go od tyłu. Były dwa muzyczne, jeden z panią, a drugi z panem. No i co się na takich zajęciach robi? Z panem było takie coś, że siadamy tak. Tak robiliśmy. Było jeszcze dużo takich tanecznych rytmów i jeszcze było tak dużo tych trików, że ja nie dam rady zapamiętać. W zasadzie staramy się każdego dnia wychodzić poza teren MDK-u. No dzisiaj ten piątek jest takim dniem tutaj na miejscu, dniem warsztatowym, więc zaraz po śniadaniu dzieci w grupach będą miały warsztaty teatralne, będą miały warsztaty animacyjno-artystyczne. No i to, co na zewnątrz, wielka niespodzianka, tak zwane dmuchańce, dmuchany zamek, w którym można poskakać. No i chyba to, co jest hitem na półkolonii, to są te kule, które pływają po wodzie.